Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie i jeśli mogę prosić o zajęcie miejsc, to chciałbym zaprosić, żeby Państwo bliżej usiedli, bo i lepiej będziemy się słyszeć i atmosfera jeszcze przyjaźniejsza, a no, będą Państwo też uczestniczyć bezpośrednio w tym panelu dyskusyjnym. Będziemy za chwilę rozmawiać o roli władz lokalnych, regionalnych, miejskich w kształtowaniu i stymulowaniu przedsiębiorczości, ale też o tym, jakie narzędzia są nam potrzebne albo jakie narzędzia są najbardziej skuteczne, jaką politykę prowadzimy, politykę rozwoju na przykładzie naszego województwa, ale naszymi gośćmi będą przedstawiciele kilku innych regionów europejskich, co wszystkie te regiony łączy. A to może poproszę za chwilę pana marszałka o to, żeby powiedział o tym, co łączy te regiony. Proszę pozwolić, że zacznę od przedstawienia uczestników tego panelu. Tutaj na miejscu marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski. Witam pana, panie marszałku. Pan Marcin Wawrzyniak, adwokat, ekspert w dziedzinie partnerstwa publiczno-prywatnego Śląski Fundusz Rozwoju. Witam pana, dzień dobry. Pan Jan Kawulok, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego. Dzień dobry, panie przewodniczący. I kilka osób, z którymi będziemy się łączyli internetowo. Spodziewam się, że jest z nami już pani Tania Christowa, burmistrz miasta Gabrowo. Mam nadzieję, że się słyszymy. Jeśli nie, to będziemy się słyszeli za chwileczkę. Pani Lucy Durocher, dyrektor Dyrekcji Generalnej do Spraw Europejskich i Współpracy Śródziemnomorskiej z regionu Prowansja, Alpy, Lazurowe Wybrzeże. Pozwolę sobie też panią przywitać, choć wiem, że pani dołączy czy dołącza za momencik. Pan Michael Murphy, witam pana bardzo serdecznie. Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Europejskiego Komitetu Regionów jest naszym szczególnym gościem. Pan Alberto González Díaz, dyrektor generalny do spraw samozatrudnienia i przedsiębiorczości w regionie Madrytu. Witamy pana, dzień dobry. Ossi Savolainen, burmistrz regionu Helsinki, Uusimaa. Witam, dzień dobry. Hello. Halo, halo, mam nadzieję, że wszyscy się słyszymy. Jeśli nie, to proszę o odrobinę cierpliwości. Państwo wiedzą, wszyscy wiemy, że internet bywa przekorny. Złośliwość rzeczy martwych. Zaczniemy, szanowni państwo, od przedstawienia filmu, który wyjaśni istotę tego dzisiejszego spotkania, zagadnienia, wymiany doświadczeń. Więc najpierw poproszę o prezentację, a potem pana marszałka poproszę o krótki komentarz do tego filmu. Więc zapraszam państwa na projekcję. Thank you.
Proszę mi wierzyć, przez dłuższą chwilę zastanawiałem się nad tym, jakby tutaj utrzymać suspens i zadać takie pytanie zaskakujące, co te pozornie odległe geograficznie regiony łączy, ale przecież wiemy, prawda? Nagroda, więc panie marszałku, proszę przyjąć gratulacje i wszystkich państwa, którzy uczestniczą w tym panelu, proszę też o przyjęcie gratulacji, bo nagroda bardzo zaszczytna, a pana, panie marszałku, poproszę o jej przybliżenie krótkie. Witam państwa bardzo serdecznie. Pozdrawiam naszych gości, z którymi się łączymy online. Bardzo się cieszę, że możemy spotkać się, choćby może trochę w wirtualny sposób, ale w gronie laureatów tej wyjątkowej, jak dla mnie, nagrody, czyli Europejski Region Przedsiębiorczości na lata 2021-2022. Myślę, że ta debata, ten panel w gronie właśnie tak znakomitych samorządowców, działaczy z całej Europy pokazuje, że Śląsk znalazł się w elitarnym gronie, ale z drugiej strony znalazł się, bo też zastosował nieszablonowe rozwiązania, jeżeli chodzi o podejście do wyzwań, które COVID spowodował i to samo nasi partnerzy. Myślę, że to ta sama skala ocen, jeżeli chodzi o rozwiązania, które zaproponowali w czasie pandemii, ta sama skala ocen, jeżeli chodzi o rozwiązania dla zdrowia, dla gospodarki, o podejście nieszablonowe i cieszę się, że takie myślenie połączyło tyle ważnych regionów z Europy, a Europejski Komitet Regionów przyznał ten tytuł. To pokazuje, że nasze samorządowe wspólne myślenie prowadzi, może jakby to powiedzieć, prowadzi nas na dobrą drogą do tego, by zmieniać przyszłość, a Śląsk, który no, kojarzony jest w dużej mierze z sektorem węglowym, o którym tutaj dzisiaj było dużo mowy, przechodzi transformację, będzie przechodzić transformację. Ale mam nadzieję, że na swoich warunkach racjonalnych, takich, które będą budowały przestrzeń do rozwoju, nie do degradacji, a z drugiej strony też chcemy uczyć się od naszych partnerów, którzy byli nagrodzeni, ich rozwiązywania, ich sposobu rozwiązywania problemów w Europie, bo myślę, że nic tak nie uczy jak wymiana doświadczeń, nic tak nie uczy jak popatrzenie na te rozwiązania, które są w Europie stosowane. Ja się cieszę, że tutaj takie uważam te grono bardzo zrównoważone, tak, bo przez Lazurowe Wybrzeże, przez Europę Wschodnią, aż tutaj po Helsinki to pokazuje, że naprawdę jest bardzo interesująco. Notabene przez Hiszpanię, w której ostatnio gościliśmy w Księstwie Asturii na wizycie studyjnej a propos regionu górniczego. To też pokazuje, że podpatrujemy i uczymy się tego, jak te problemy na poziomie regionalnym rozwiązywać. A z drugiej strony no, samorządy to wielka przyszłość. Uważam, w Polsce jedna z niewielu reform, która jakby to powiedzieć jest pokazywana jako sztandar, to reforma samorządowa. Myślę, że trzeba konsekwentnie te kompetencje samorządu rozwijać, bo w wielu obszarach samorząd jest po prostu bardzo skuteczny, ale w mojej ocenie to musi być współpraca z rządem, to musi być współpraca z komisją i wtedy ten sukces jest jeszcze większy. I myślę, że tym modelem można posuwać się dalej w różnych obszarach i też tutaj osobiście gratuluję naszym przyjaciołom z innych regionów tego sukcesu i mam nadzieję, że też powiedzą o swoich doświadczeniach, ale nasze założenie było bardzo proste. Szybkie wsparcie dla MŚP, szybkie wsparcie dla sektora ochrony zdrowia, a mamy w Polsce najwięcej szpitali, jak nasz 38-milionowy naród, jeżeli chodzi o region, prawie 45 jednostek zdrowia. To jest bardzo dużo, jak popatrzymy na inne regiony, które mają po 5 szpitali, po 4, po 6, po 8. Z drugiej strony wielka urbanizacja, ale też strategia zielone śląskie, czyli konsekwentna strategia budowania regionu, gdzie gospodarka niskoemisyjna będzie odgrywała w następnych latach kluczową rolę. Ja myślę, że to stoi u podstaw tego, że komisja dostrzegła, że Komitet Regionowy dostrzegł to w regionie węglowym zupełnie inną filozofię działania niż była dotychczas i myślę, że to jest osobista duma dla całego zarządu i dla sejmiku, dla tutaj z nami pan przewodniczący sejmiku Jan Kawulok, że te nasze działania zostały dostrzegły na tak wysokim poziomie i dla mnie to jest grono super samorządowców, którzy w różnych częściach Europy potrafią w tych trudnych czasach tworzyć dobre strategie i Śląsk się w tym super gronie po prostu znalazł z uwagi na swoje podejście indywidualne do tego trudnego czasu, a nie ma co ukrywać, że ten tytuł to jest wielka nobilitacja. Ten tytuł też pokazuje, że mocno stawiamy na przedsiębiorczość,
Jesteśmy bardzo regionem pracowitym, znanym z pracowitości, z takiego technicznego podejścia do działań biznesowych i myślę, że to się świetnie wpisuje w te wszystkie nasze działania. I też te Europejskie Forum Przyszłości zrodziło się właśnie po tej nagrodzie, tak? Że powinno powstać takie forum wymiany myśli we współpracy z rządem, we współpracy z komisją, z innymi regionami, z partnerami z Europy i nie tylko, aby rozmawiać o przyszłości, tworzyć dobre projekty, nie bać się tej debaty i też sobie stawiać ambitne cele i je po prostu realizować. Tak, bo musimy dodać, że forum jest pokłosiem nagrodzonej strategii, prawda? Te strategie jeszcze Państwu zaprezentujemy troszkę szerzej w filmie na zakończenie, na podsumowanie tej naszej dyskusji. A teraz chciałbym poprosić pana Michaela Murphy'ego o zabranie głosu, przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Europejskiego Komitetu Regionów. Panie przewodniczący, marszałek powiedział przed chwilą o nieszablonowym podejściu naszego regionu, więc właściwie oczywiste pytanie, jakie się nasuwa, za co państwo te regiony postanowili wyróżnić? Dziękuję. Mam nadzieję, że mnie słychać i że mnie widać. Panie marszałku, szanowni panie, państwo, pragnę przede wszystkim powitać wszystkich gorąco z mojego biura na południowym wschodzie Irlandii. Bardzo cieszę się, że mogę wziąć udział w Europejskim Forum Przyszłości organizowanym na Śląsku. Szczególnie cieszę się, że możemy rozmawiać o wsparciu przedsiębiorczości w wymiarze lokalnym i regionalnym. Jestem przedstawicielem Europejskiego Komitetu Regionów i cieszę się, że ta sesja i to wydarzenie było możliwe dzięki temu, że Śląsk został wyróżniony nagrodą, o której tutaj mówimy. Jest to nagroda, która stanowi wyróżnienie dla tych regionów, które przyjmują strategie zorientowane na przyszłość, których celem jest wspieranie przedsiębiorczości. Raz jeszcze gratuluję Śląskowi za to, że został on wybrany jednym z regionów przedsiębiorczości na lata 2020-2022. Jego strategia, jego plan na rzecz wspierania przedsiębiorczości jest bardzo ambitny. Jak już usłyszeliśmy od pana marszałka, to wszystko opiera się na idei Zielonego Śląska. Chodzi tutaj także o wspieranie przemian gospodarczych na Śląsku. Ta strategia stworzona przez region obejmuje różnego rodzaju działania wspierające przedsiębiorstwa podczas pandemii. Oczywiście to wszystko także obejmuje współpracę pomiędzy różnymi partnerami, a także zakłada silne wsparcie rządowe. Jest to także nagroda, która stanowi wyraz uznania osiągnięć regionu. Wszystkie te regiony, które zostały w ten sposób docenione, stawiają na przedsiębiorczość, na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw. Chodzi tutaj o wysłanie jasnego przekazu do przedsiębiorców. Chodzi o to, aby ich wspierać i aby poprawiać atmosferę wokół przedsiębiorczości w danym regionie. Wiele z naszych małych i średnich przedsiębiorstw tak naprawdę teraz przechodzi bardzo trudny czas. Przez ostatnie półtora roku walczą tak naprawdę o przeżycie podczas pandemii COVID-19. To jest dla nich ogromna próba ich ambicji, próba tego, czy będą w stanie przetrwać w tak trudnym czasie. Muszą zmieniać swoje modele biznesowe, muszą stawić czoła zmieniającym się zachowaniom konsumentów. Pandemia miała olbrzymi wpływ na różne sektory, na różne regiony geograficzne. Niektóre bardziej ucierpiały niż inne. W świetle tej niestabilności na poziomie globalnym mamy teraz do czynienia z wielkimi zmianami, jeżeli chodzi o politykę związaną z przedsiębiorczością. Na różnych poziomach przyjęto decyzje dotyczące tego, że potrzebne są polityki mądre, inteligentne, które wesprą szczególnie MŚP, które są prawdziwym sercem przedsiębiorczości w każdym kraju. Trzeba im pomóc stawić czoła wyzwaniom tych czasów. Mamy już potrzebne elementy tej układanki, Europejski Zielony Ład, nowe
przepisy dotyczące klimatu, nowa generacja programów finansowych Unii Europejskiej. To są wszystko narzędzia. Mamy takie strategiczne decyzje, które zostały podjęte i które pomogą w zrealizowaniu przemian zielonych, przyjaznych dla środowiska w naszej gospodarce. Regiony europejskie i miasta europejskie to serce Unii Europejskiej, a więc trzeba tutaj podkreślić, że MŚP to z kolei serce każdego regionu i każdego miasta. To one stanowią krwiobieg naszej gospodarki. To one stanowią 90% wszystkich podmiotów gospodarczych funkcjonujących w naszych regionach. Przemiany gospodarcze nie będą w Europie możliwe bez udziału MŚP. A zatem w Komitecie Regionów nawołujemy do włączenia interesów MŚP we wszystkie działania dotyczące zielonych przemian. Wiele małych i średnich przedsiębiorstw cały czas trudno sobie radzi z konsekwencjami pandemii. Ciągle odczuwalne są skutki tego kryzysu, a zatem musimy wspierać ich odbudowę i zapewniać im perspektywę możliwości działania w przyszłości, a także możliwość finansowania zmian innowacyjnych. Przekształcenia cyfrowe MŚP to także jeden z ważniejszych priorytetów. Europa trochę gorzej sobie radzi w globalnej gospodarce właśnie przez to, że tak wolno przebiega cyfryzacja małych i średnich przedsiębiorstw, a zatem potrzebne są nam szeroko zakrojone programy europejskie, które będą koncentrować się na włączeniu cyfrowym, tak aby małe i średnie przedsiębiorstwa miały motywację do digitalizacji. Warto także wspomnieć o tym, że potrzebujemy odpowiednich strategii regionalnych i lokalnych. W Komitecie Regionów wierzymy w to, że najlepsze jest podejście lokalne i takie podejście oparte na konkretnych przypadkach w tworzeniu polityk. A więc trzeba wykorzystywać wiedzę, która drzemie w lokalnych ośrodkach. Rozmawiając z instytucjami europejskimi, stale bronimy i podkreślamy to, jak ważny jest wymiar lokalny w tworzeniu polityk, takie jak polityki klimatyczne, polityki środowiskowe, a także inne polityki. Pamiętajmy, że te polityki wdrażane są właśnie na poziomie lokalnym i regionalnym. Zarazem zachęcamy także władze regionalne do podejmowania i włączania się bardziej aktywnie w zmiany, na przykład dotyczące klimatu. To musi być takie podejście oddolne, angażujące różnych interesariuszy na różnych poziomach, a także cały system gospodarczy. Jeżeli chodzi o regiony, to oczywiście bardzo się one różnią w poszczególnych krajach europejskich. Mają też do dyspozycji różne narzędzia wspierania przedsiębiorczości. Razem z innymi interesariuszami mają jednak do odegrania istotną rolę w poprawie i zwiększeniu wpływu programów europejskich poprzez stworzenie efektu synergii, a także współpracy na poziomie regionalnym, tak aby odpowiednio wykorzystywać fundusze europejskie, a także budować świadomość MŚP na temat możliwości całych przemian środowiskowych, które przed nami stoją. Współpraca w całej Europie jest niezwykle ważna, aby zapewnić konkurencyjność naszej gospodarki, tak aby nasze łańcuchy wartości pozostały nienaruszone. Mam nadzieję i cieszę się, że europejskie regiony przedsiębiorczości angażują się w szeroko zakrojone projekty współpracy transgranicznej. Raz jeszcze na zakończenie bardzo serdecznie witam przedstawicieli regionu Helsinek, Gabrowa, Madryt, a także innych regionów, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach i najlepszych praktykach związanych z promocją przedsiębiorczości. Dziękuję za uwagę i życzę owocnych i interesujących dyskusji. Michael Murphy, ogromnie panu dziękuję. W takim razie poproszę teraz, żebyśmy się przenieśli do Helsinek. Pan Ossi Savolainen, burmistrz regionu Helsinki, Uusimaa, jest z nami. Rozmawiamy, albo inaczej, najczęściej przewijają się tutaj takie określenia jak wsparcie, finansowanie, przedsiębiorczość. Więc chyba oczywistym pytaniem jest teraz to, jakie narzędzia są najbardziej skuteczne w stymulowaniu przedsiębiorczości
na poziomie regionu miasta. Okej. Thank you very much. Bardzo dziękuję. At the very first, na samym początku. Autumn greetings here from Finland. From pozdrawiam Helsinki, wszystkich z Helsinek, z Finlandii, z mojego regionu. Za 15 minut niestety muszę być gdzie indziej, na innym spotkaniu, ale w tym krótkim czasie postaram się odpowiedzieć na Państwa pytania. Na czym polega nasza rola, jeśli chodzi o kształtowanie i stymulację przedsiębiorczości w naszym regionie? Jakie działania zostały zaproponowane w strategii i które działania są kluczowe? Jakie powinniśmy mieć ramy działania, jeśli chodzi o małe i średnie przedsiębiorstwa? I wreszcie, jakie szanse i jakie wyzwania stanęły przed nami w związku z pandemią? Radę regionalną, która wyraża interesy naszych gmin i naszych miast na poziomie Unii Europejskiej. I nasza rola polega na kształtowaniu, na stymulacji przedsiębiorczości. Chcielibyśmy kształtować myślenie przedsiębiorcze. Nie chodzi tylko o kształtowanie samego myślenia wśród przedstawicieli władz, ale także wśród naszych mieszkańców, mieszkańców naszych regionów. Którzy mają wpływ na całe społeczeństwo. Jakie narzędzia są stosowane? Przede wszystkim, moim zdaniem, ważne są programy regionalne. Te programy stanowią najbardziej efektywne narzędzie. Dbamy o to, aby priorytety dotyczące rozwoju były zgodne z priorytetami i z finansowaniem, które pochodzi z regionów i z Unii Europejskiej. And a forerunner in climate solution, of course. Chcielibyśmy oczywiście przewozić, jeżeli chodzi o rozwiązania przyjazne klimatowi, do roku 2030. Oczywiście wszyscy chcemy osiągnąć, jeśli chodzi o klimat, jedną ważną rzecz, a mianowicie chcielibyśmy osiągnąć, zadbać o to, aby cele klimatyczne zostały osiągnięte. Chcemy, aby nasze społeczeństwo również zaangażowało się w osiąganie tych celów. Chcielibyśmy koordynować działania, które są częścią procesów i modeli biznesowych rozwijanych w naszym regionie. W naszym społeczeństwie przede wszystkim chcemy zadbać o to, aby zastosowano odpowiednie modele biznesowe i modele cyfrowe mające wpływ na wszystkie przedsiębiorstwa działające w naszym regionie. I oczywiście chcemy zadbać o to, aby osiągnąć level skali. Będziemy współpracować z ekosystemem startupów, jak i z fińskim funduszem na rzecz innowacji, żeby zadbać o to, aby fińskie firmy były obecne na poziomie globalnym i europejskim. Jak powinny wyglądać idealne ramy polityki, jeśli chodzi o małe i średnie przedsiębiorstwa? Rządy powinny
myśleć na poziomie lokalnym, działać na poziomie regionalnym i dbać o to, aby wyjść na poziom ponadnarodowy. Polityka krajowa nie powinna być sztywna, ponieważ w ten sposób zabijemy wszelką myśl innowacyjną. Powinniśmy działać na poziomie lokalnym, ale cele mieć globalne. A miasta powinny wdrażać politykę regionalną, a także politykę europejską. Miasta i regiony wdrażają różnego rodzaju polityki. Rząd krajowy powinien zadbać o to, aby były odpowiednie środki, które pozwalają miastom i regionom na takie wdrażanie polityki. Co się stało po pandemii? Wszyscy jesteśmy świadomi tego, że pandemia, że skutkiem pandemii było powstanie różnego rodzaju wyzwań, ale także szans na różnych poziomach. Na przykład dzisiaj jestem w stanie być tutaj z Państwem przy pomocy nowoczesnych środków komunikacji. Przed pandemią takie połączenie nie byłoby wcale takie łatwe. Oczywiście pojawiły się również wyzwania. Przede wszystkim pandemia przyspieszyła wdrażanie rozwiązań cyfrowych, obejmujących również chmury komputerowe i również pracę online. Lockdown i ograniczenie podróży sprawiło, że ludzie stali się bardziej świadomi negatywnych skutków konsumpcyjnego stylu życia i jego wpływu na stan środowiska. Co powinny zrobić miasta i regiony, aby transformacja pozwoliła nam osiągnąć zmiany systemowe? I co to oznacza? Przede wszystkim powinniśmy być liderami, jeżeli chodzi o transformację, zadbać o to, aby pojawiły się fundusze na to, aby rozwijać edukację, a także kompetencje wśród różnych interesariuszy, tak aby mogli dostosować się do nowej sytuacji. I wreszcie na koniec. 250,000 public authorities in the EU spend around 40% of GDP on the purchase of services. Prawie 40% PKB w tej chwili wydaje się na zakup usług. Then we have to be the change and make sure that we buy and procurement to enable this twin transitions. I chcielibyśmy zadbać o to, aby te usługi, które są zakupywane, umożliwiły nam przewidywaną transformację. To były oczywiście tylko moje odpowiedzi na te pytania. Bardzo dziękuję za uwagę. To my bardzo dziękujemy za wystąpienie. Połączenie proszę pozdrowić od nas ciepło mieszkańców regionu Helsinki. Teraz, proszę Państwa, przeniesiemy się do miasta Gabrowo. Pani Tania Christowa, burmistrz miasta Gabrowo. Witamy Panią, dzień dobry. Hello, I hope that you can dzień dobry, hear me, mam nadzieję, że mnie wszyscy słyszą, ponieważ miałam pewne problemy techniczne przed rozpoczęciem się spotkania. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być z Państwem, że mogę uczestniczyć w działaniach tej inicjatywy i chciałabym przede wszystkim pogratulować naszym kolegom z Komitetu Regionów za zorganizowanie tego wydarzenia i za to, że nasze regiony, że przedstawiciele naszych regionów mają szansę wyrazić tutaj swoje zdanie, opowiedzieć o swoich ambicjach oraz wymienić się doświadczeniami dobrych praktyk. Jeśli mi Państwo pozwolą, chciałabym Państwu przedstawić prezentację dotyczącą naszych ambicji oraz dobrych praktyk, które udało nam się wdrożyć wraz z różnymi partnerami. I'll try.
Unfortunately, there are some problem which mam pewne problemy techniczne. To correct. Szanowna Pani Burmistrz, my Panią widzimy, słyszymy doskonale. Oczywiście nie widzimy tej zapowiedzianej prezentacji, ale jeśli nie uda się jej włączyć w tej chwili, proszę się tym nie denerwować, opowiedzieć nam pokrótce o tych rzeczach, którymi Pani się chce pochwalić. Okay, unfortunately there is a problem with sharing the presentation. Nie jestem w stanie pokazać tutaj Państwu prezentacji, ale chciałabym powiedzieć, że jeśli chodzi o rozwój, to przede wszystkim chcemy się skupić na rozwoju innowacyjnym, zielonym i inteligentnym. Technological traditions and the oczywiście chcemy wykorzystać do tego nasze doświadczenia technologiczne oraz inteligencję i wiedzę naszych obywateli. Zdecydowaliśmy się opracować odpowiednią strategię skupioną na rozwoju innowacyjności. W kontekście również pandemii, której konsekwencją były różnego rodzaju wyzwania na poziomie lokalnym i na poziomie globalnym. Pandemia wpłynęła również na rozwój nasz jako regionu i na zmiany, jeśli chodzi o sferę cyfrową, a także przyjazną środowisku. I oczywiście widzimy tutaj wpływ pandemii, zwłaszcza jeśli chodzi o dziedzinę cyfrową, jeśli chodzi o innowacje ekologiczne, jeśli chodzi o ochronę środowiska, a także zdecydowaliśmy się skupić nasze wysiłki na stymulowaniu przedsiębiorczości. Nagroda Przedsiębiorczości, którą otrzymaliśmy, stanowi uznanie naszych wysiłków w dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości i stanowi również wyjątkową szansę na dostosowanie naszych wysiłków do wytycznych i do osiągnięć innych regionów europejskich i Europy jako całości. Ponieważ jesteśmy częścią regionów europejskich, które aktywnie rozwijają swoje systemy przedsiębiorczości, wierzymy, że rządy powinny mieć szansę na wymianę wiedzy, praktyki oraz doświadczeń z innymi regionami. Chcielibyśmy rozwijać partnerstwo na rzecz przyszłych inicjatyw realizowanych wspólnie. Również nasze wysiłki stanowią gwarancję tego, że profil przedsiębiorczy, że przedsiębiorczość w naszym regionie będzie rozwijana zgodnie z polityką Unii Europejskiej i uznaniem potrzeb terytorialnych, a także we współpracy z innymi regionami w Europie. Musimy rozumieć, co się dzieje obecnie i planować na przyszłość, aby to robić. Musimy wiedzieć coś o historii danego regionu i chciałabym Państwu przedstawić tylko kilka faktów, które są związane z historią, z rozwojem mojego miasta. Miasto powstało w XII wieku. Jest to miasto bardzo przemysłowe. Środowisko przedsiębiorców brało aktywny udział w tworzeniu nowoczesnego państwa. To miasto jest miejscem, gdzie po raz pierwszy rozwinięto produkcję na skalę przemysłową w Bułgarii. Kiedyś o naszym mieście mówiono, że jest to Manchester Bułgarii, ponieważ było to miasto, którego przemysł był szeroko znany. Nadal jest to miasto przemysłowe. Znane, jeśli chodzi o przemysł skórzany, przemysł tekstylny, a także przemysł produkcyjny i rozwój technologiczny.
We are among the districts centers of Bulgaria. Jesteśmy jednym z ośrodków Bułgarii, gdzie profil przemysłowy jest bardzo dobrze zdefiniowany. Tradycyjnie przemysł wytwórczy jest odpowiedzialny za 60% produkcji w naszym mieście. Do roku 2019 całkowita wartość produkcji wzrastało o 16% co roku, co odzwierciedlało pozytywną dynamikę w ekonomii naszego kraju. Ponad 2/3 wzrostu produkcji w tym okresie jest konsekwencją rozwoju przemysłu wytwórczego. Należy również zauważyć, że inne sektory, chociaż nadal są maleńkie, radzą sobie świetnie. Te sektory obejmują sektor informatyczny, usługi informatyczne, które wzrosły dwa razy w ciągu ostatniego roku. Sektor wytwórczy jest głównym sektorem, jeśli chodzi o gospodarkę naszego miasta, i ten sektor zatrudnia ponad 9 tysięcy pracowników w naszym regionie. Nasze miasto ma odpowiednią politykę rozwoju regionalnego. Rozwój przedsiębiorczości w regionie jest realizowany w konsensusie z lokalnymi władzami oraz innymi instytucjami odpowiedzialnymi za planowanie polityki regionu i oczywiście z obywatelami, tak abyśmy mogli mieć swój wkład w zieloną transformację. Świetna koordynacja pomiędzy naszym uniwersytetem technicznym, a także głównymi przedsiębiorstwami w regionie i ośrodkami rozwoju i innowacji wpłynęła na rozwój odpowiednich specjalizacji w naszym regionie. Nasze miasto jest znane również z tego, że jest w nim wielu inżynierów mechaników. Chciałbym Państwu podać kilka praktycznych przykładów, które ilustrują to, w jaki sposób praktycznie wdrażamy nasze cele strategiczne. Dwa lata temu stworzyliśmy Regionalne Centrum Innowacji, aby wspierać rozwój otwartego ekosystemu biznesowego i budować partnerstwa pomiędzy biznesem, uniwersytetem, lokalnymi władzami, organizacjami pozarządowymi oraz obywatelami. To centrum świadczy usługi w dziedzinie innowacji, rozwija zdolności cyfrowe, a także wspiera startupy. Centrum innowacji skupia się na różnych obszarach, wspierając młode talenty, gospodarkę o obiegu zamkniętym, nowe materiały oraz również transformację cyfrową. Kolejny ważny element naszego ekosystemu to park technologiczny, który został stworzony na terenie naszego uniwersytetu. Było to możliwe dzięki wsparciu polityki spójności i w tej chwili jesteśmy jednym z niewielu miast w Bułgarii, w którym znajdują się wyspecjalizowane laboratoria realizujące wspólne projekty w dziedzinie mechatroniki, energetyki, cyberbezpieczeństwa, jak również w innych dziedzinach. Stosujemy podejście systemowe, jeśli chodzi o pracę z młodym pokoleniem.
habits together. Wspieramy przedsiębiorczość wśród młodych ludzi. Uczestniczyliśmy w wielu projektach międzynarodowych, dzięki którym mogliśmy nauczyć się wiele z doświadczeń innych regionów oraz wdrożyć i angażować młodych ludzi w przeróżne inicjatywy. Niektóre z tych projektów odbyły się w ramach Horyzontu 2020, inne w ramach innych programów Unii Europejskiej. Dzięki tym projektom udało nam się umożliwić ich uczestnikom pewne szanse edukacyjne, a także umożliwić rozwój małym i średnim przedsiębiorstwom. Zidentyfikowaliśmy ważny aspekt w naszych strategiach, a mianowicie powinniśmy pracować z partnerami w dziedzinie zielonej gospodarki. Chciałabym teraz wymienić kilka inicjatyw, które okazały się ogromnymi sukcesami. Od 6 lat w naszej miejscowości organizujemy obóz innowacji i w zeszłym roku, kiedy musieliśmy się zmierzyć z ogromnymi wyzwaniami z powodu pandemii, udało nam się zorganizować bardzo interesującą inicjatywę. Zorganizowaliśmy hackathon. Hackathon dla małych i średnich przedsiębiorstw, przede wszystkim z sektora informatycznego. Celem hackathonu było opracowanie różnego rodzaju użytecznych aplikacji. W tym roku jesteśmy miastem, które otrzymało Nagrodę Zielonego Liścia, Europejską Nagrodę Zielonego Liścia. Część działań miasta skupia się na przedsiębiorczości. Jedną z naszych inicjatyw jest wręczanie nagrody dla najlepszego przedsiębiorstwa zielonego. Szanowna Pani Burmistrz, czy moglibyśmy, jeśli Pani pozwoli, moglibyśmy wrócić do tych konkretnych przykładów jeszcze za momencik. Chciałbym, żebyśmy wszyscy zdążyli zabrać głos, a nie mamy już wcale tak wiele czasu, więc proszę, no, muszę nim gospodarować tak w miarę sprawiedliwie, a niestety wiem, że marszałek województwa śląskiego jako gospodarz tego spotkania też musi dzielić swój czas między mnóstwo obowiązków, więc obawiam się, że musimy panu marszałkowi podziękować za dotychczasową obecność i prosić o jedno zdanie podsumowania, panie marszałku. Ja bardzo dziękuję naszym przyjaciołom, którzy tutaj się z nami łączą. Mam nadzieję, że będzie okazja w najbliższym czasie na jakimś innym forum spotkać się po prostu na żywo, wymienić się tymi doświadczeniami. Bardzo ciekawa prezentacja i Helsinek, i Bułgarii. Szkoda, że niestety nie mogę zostać, ale inne aktywności, bo to Europejskie Forum Przyszłości ma różne płaszczyzny, więc ja niestety muszę się przemieścić. Bardzo Państwu dziękuję i mam nadzieję, że spotkamy się, tak jak powiedziałem, w innych okolicznościach, nie internetowych. I będzie też okazja i przyczyn, żeby wymienić się tymi własnymi doświadczeniami, ale jak widać po tych dwóch pierwszych wypowiedziach, myślę, że ta filozofia miast, filozofia słuchania mieszkańców, filozofia samorządności, filozofia zielonej energii, filozofia innowacji, cyfryzacji jest po prostu no, dzisiaj dominantą w Europie i cieszę się, że Śląsk podąża tą dominantą. Mam nadzieję, że za parę lat też będziemy w tych różnych obszarach liderami, kiedy uda nam się wdrożyć wszystkie narzędzia, więc z tego miejsca wszystkich Państwa serdecznie pozdrawiam. Bardzo dziękuję. Z ubolewaniem muszę opuścić. Zostawiam Państwa z panem przewodniczącym Janem Kawulokiem, szefem Sejmiku. Było mi niezmiernie miło i do usłyszenia, do zobaczenia. Bardzo dziękujemy, panie marszałku. Proponuję Państwu, żebyśmy się teraz połączyli z panią Lucy Durocher, dyrektorem Generalnej Dyrekcji do Spraw Europejskich i Współpracy Śródziemnomorskiej w regionie Prowansja Alpy Lazurowe Wybrzeże.
Pani dyrektor, proszę, żeby i pani przyjęła nasze gratulacje, bo my przecież rozmawiamy z laureatami ważnej europejskiej nagrody. Nie wiem, czy pani przysłuchiwała się naszej dyskusji od początku, ale pojawiały się tutaj takie oto kwestie jak cele globalne i polityka lokalna. To mnie bardzo zainteresowało, bo zacząłem się zastanawiać nad tym, czy instytucje Unii Europejskiej powinny regionom narzucać konkretne cele i rozwiązania, czy też może raczej w myśl tak zwanej zasady think small first niektóre kompetencje po prostu cedować na poziom regionalny? Thank you very much indeed. Dziękuję bardzo. Tak, przysłuchuję się debacie od początku, ale chciałam przede wszystkim podziękować za zaproszenie. Cieszę się, że mogę uczestniczyć w tym panelu z regionami, które zdobyły nagrodę EER. Jesteśmy przekonani, że to jest niezwykle ważne narzędzie, które podkreśla wkład naszych regionów w gospodarkę europejską. Jak już usłyszeliśmy, wiele się dzieje w naszych regionach. Cieszę się, że pomimo różnego położenia geograficznego naszych regionów mamy wspólną wizję i mamy też podobne praktyki. I cieszę się, że te wszystkie elementy są tutaj poruszane. Pojawiają się pewne motywy w prezentacjach wszystkich prelegentów. Mam nadzieję, że ja także wpiszę się w ten nurt i że będzie mi wolno podkreślić to, jak ważne są działania na poziomie regionalnym, jeżeli chodzi o odbudowę europejskiej gospodarki. Dzisiaj reprezentuję region Provence-Alpes-Côte d'Azur. Główne miasta w tym regionie to Marsylia i Nicea. Dla tych z Państwa, którzy być może nie wiedzą, to region śródziemnomorski. Można powiedzieć, mamy to we krwi, tę śródziemnomorską kulturę i ten fakt ma wpływ na polityki, które kształtowane są w naszym regionie i to, w jaki sposób są wdrażane. Ale poza tym dziedzictwem śródziemnomorskim, można powiedzieć, mamy też taki bardzo bogaty ekosystem przedsiębiorczości. W naszym regionie działają różne wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, które działają w obszarze informatyki, ochrony zdrowia, a także innych branż. Kilka danych na poparcie moich słów. Jesteśmy trzecim największym regionem we Francji, jeżeli chodzi o zakładanie nowych przedsiębiorstw. Jesteśmy też regionem numerem jeden, jeżeli chodzi o turystykę w naszym kraju. Ale warto także podkreślić, że nasza tkanka gospodarcza to właśnie przede wszystkim średnie i małe przedsiębiorstwa. To 90% wszystkich przedsiębiorstw działających w naszym kraju i kryzys gospodarczy miał na nie bardzo przemożny wpływ. A zatem postanowiliśmy w naszym regionie przeznaczyć fundusze i stworzyć plan odbudowy warty kilka miliardów euro, który przeznaczony będzie na wsparcie tychże właśnie małych i średnich przedsiębiorstw. A zatem ta nagroda, którą otrzymaliśmy, była też dla nas wyrazem uznania za te wysiłki. Nasz plan odbudowy regionalnej koncentrował się na tym, aby zaproponować firmom narzędzia, które będą im potrzebne, aby zwiększyć ich zdolności inwestycyjne, a także poprawić płynność finansową. A także chcieliśmy umożliwić im wdrażanie nowych działań w przyszłości. Nasz plan ma trzy podstawowe cele, które już tutaj zostały wymienione w przypadku innych regionów. Chodzi tutaj przede wszystkim o wspieranie kultury przedsiębiorczości w bardzo szerokim wymiarze. Nasza polityka skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorców, a także potencjalnych przedsiębiorców, w tym ludzi młodych, tych, którzy dopiero zakładają działalność gospodarczą, a którzy chcą funkcjonować w naszym regionie. To jest niezwykle ważne właśnie, aby każdego traktować jako potencjalnego przedsiębiorcę. Wspieramy też przedsiębiorstwa przez cały cykl ich życia, więc od założenia poprzez element szerszego rozwoju, a więc od startupów do takich większych już jednostek czy podmiotów. I ostatnia oś naszej polityki gospodarczej to jest oś, która dotyczy wspierania firm tak, aby były one w stanie stawić czoła wyzwaniom przyszłości. A więc chodzi tutaj o przemiany szczególnie związane z cyfryzacją. Chcemy wspierać je w zmianie modelu biznesowego tak, aby poradziły sobie w dobie transformacji cyfrowych. Podam dwa przykłady inicjatyw, które wdrażane są w naszym regionie w celu wsparcia przedsiębiorców. Jeżeli chodzi o rozwój cyfryzacji, to tutaj zorganizowaliśmy taki program wsparcia przedsiębiorstw. Jest to wsparcie coachingowe, które oferujemy dla firm, które właśnie dotyczą cyfrowych przemian działalności gospodarczej. To są takie działania, które realizowane są w różnych wymiarach. Szczególnie koncentrujemy się tutaj między innymi na przedsiębiorstwach działających w sferze turystyki, bo tam również ta cyfryzacja jest bardzo ważna, a zatem chcemy zapewnić im lepszą przyszłość. Kolejna kwestia, nad którą się pochylamy, to jest zielona transformacja. W tej chwili właśnie wspieramy także takie przemiany. Mamy takie specjalne narzędzia strategiczne, a więc szczególnie mamy taki fundusz, dzięki któremu możemy wspierać przedsiębiorstwa, szczególnie wspierać tworzenie partnerstw publiczno-prywatnych, a także tworzenie takich projektów, które można realizować i które mają być związane z przemianami prośrodowiskowymi i przemianami przemysłowymi w naszym regionie. Więc chodzi tutaj o takie narzędzie, które można by zastosować w celu umożliwiania inwestycji prywatnych i publicznych w projekty, które zostaną uznane za takie, które mogą mieć duży wpływ na realizację kluczowych dla regionu priorytetów. A zatem jest to dla nas ważne. Ważna jest dla nas także inicjatywa dotycząca przemian ekologicznych przedsiębiorstw i tutaj chcemy pomóc 500 przedsiębiorstwom wdrażać bardziej przyjazne dla środowiska procesy. A więc chcemy im pomóc, chcemy te przedsiębiorstwa wspierać w tym, aby mogły skuteczniej wdrażać w życie pomysły związane z przemianami proekologicznymi. I na zakończenie jeszcze jeden przykład, który dotyczy tutaj bardziej aspektu włączenia społecznego. I tutaj chciałabym powiedzieć, że zorganizowaliśmy takie działania, które koncentrują się na młodych ludziach z Marsylii. Są to ludzie, którzy są w dość trudnej sytuacji życiowej. I mamy takie specjalne działanie związane z założeniem inkubatora przedsiębiorczości dla tych właśnie osób. A zatem wspieramy zakładanie przez nich startupy i służymy im między innymi radą, która ma im pomóc w zarządzaniu oraz zakładaniu działalności gospodarczej. To jest wszystko z mojej strony w tej chwili. Pozostanę także z Państwem, a więc jeżeli będą później pytania, zapraszam do ich zadania. Bardzo serdecznie Pani dziękujemy. Proszę pozdrowić mieszkańców Lazurowego Wybrzeża. Mam nadzieję, że u Państwa piękna pogoda, bo u nas deszcz pada bardzo mocno. Do Madrytu teraz Państwa zaproszę, a ściślej kolejny z naszych gości, Alberto González Díaz, dyrektor generalny do spraw samozatrudniania i przedsiębiorczości w regionie Madrytu. Witamy Pana serdecznie, Panie dyrektorze.
Jeśli pan nas słyszy, bo ja na razie nie słyszałem, chyba nie słyszymy pana dobrze, ale jeśli pan nas słyszy, to od razu przejdę do pytania. No, chciałem poprosić o krótkie przedstawienie. Teraz się słyszeliśmy. O krótkie przedstawienie waszych osiągnięć, tego, czym chcecie się pochwalić w kontekście nagrody, o której rozmawiamy za lata 2021-2022. I no, wróciłbym też do tego pytania, które zadawałem już wcześniejszym gościom. Cele globalne, polityka lokalna, jak państwo to godzicie? Thank you very much. I'm sorry about the... Bardzo dziękuję. Good afternoon, everyone. I would like to start by thanking, first of all, po pierwsze, dziękuję za to, że zaproszono nas do udziału w tym wydarzeniu. Pragnę podziękować Komitetowi Regionów, a także regionowi czy województwu śląskiemu za zorganizowanie tego wydarzenia. Cieszę się, że mogę tutaj uczestniczyć w dyskusji z udziałem innych laureatów nagrody EER. Pamiętajmy, że za nami trudny czas dla firm i przedsiębiorców w naszych krajach i tym bardziej cieszę się, że zaczynamy ponownie ze sobą rozmawiać. Niestety nie mogłem być z Państwem osobiście, ale cieszę się, że chociaż przez internet możemy się zobaczyć. Madryt to region, który jest bardzo aktywny i zaangażowany w wdrażanie wartości europejskich. Chcemy zapewnić prawidłowe działanie naszej gospodarki, szczególnie w dobie pandemii, ale do tego celu potrzebny jest wysiłek wszystkich, szczególnie władz lokalnych oraz samych przedsiębiorców. Udało nam się na tym polu zdziałać bardzo dużo. Nasz region rozwija się cały czas dynamicznie i tak naprawdę PKB naszego regionu jest najwyższy w Hiszpanii. 6,6% to jest wzrost naszego regionu, jeżeli chodzi o PKB. A zatem można powiedzieć, że tutaj mamy coraz więcej nowych miejsc pracy, które są tworzone. A to także poprawia funkcjonowanie całego rynku. Myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o tę sytuację, to sytuacja jest nawet lepsza niż przed pandemią. Ale w Madrycie nie chcemy osiadać na laurach, chcemy iść dalej. Chcemy promować gospodarkę, która pozwoli przedsiębiorcom, a także konsumentom korzystać z najlepszego środowiska do dalszego rozwoju. Chcemy zapewnić to, aby wszyscy interesariusze mieli swój wpływ na tworzone w regionie polityki. Chcemy także oddać głos obywatelom, którzy mają do odegrania ważną rolę. Uważamy, że swoboda działalności gospodarczej jest niezwykle ważna dla naszego regionu. Uważamy, że administracja publiczna, jeżeli chodzi o gospodarkę, powinna zapewniać ramy pozwalające na swobodne prowadzenie działalności gospodarczej. Rozumiemy, jak ważne jest eliminowanie przeszkód regulacyjnych, zapewnienie niskiego poziomu podatków, a także zapewnienie zbilansowanego budżetu. Tego rodzaju podejście pozwoliło Madrytowi rozwijać się ponadprzeciętnie w ostatnich latach. I właśnie dlatego rolą rządu w Madrycie w tej chwili jest wdrażanie środków i działań wspierających osoby samozatrudnione, a także przedsiębiorców. Chcemy wspierać wszystkich, którzy zamierzają założyć działalność gospodarczą w naszym regionie. Nie. Chcemy wspierać także tych, którzy już działają na własny rachunek, tak aby ich działalność była możliwa także w przyszłości. Chcemy także wykorzystać potencjał samozatrudnienia, tak aby ci, którzy na przykład stracili pracę, mogli dać sami sobie kolejną szansę. W Madrycie mamy różnego rodzaju działania strategiczne, które przyjęły
przyjęliśmy i dzięki którym udało nam się zdobyć nagrodę EER. Mamy specjalny plan dotyczący dalszego rozwoju naszego regionu. Będziemy kontynuować nasze polityki społeczne i starać się o to, aby władze regionalne wspierały inicjatywy, które mają zapewnić rozwój zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej przedsiębiorczości. Oczywiście pandemia bardzo dotknęła wielu przedsiębiorców w naszym regionie, a zatem chcemy stworzyć plan, który wspierać będzie wyjście przedsiębiorstw z naszego regionu z pandemii. Chcemy zapewnić im konkurencyjność i chcemy wzmocnić ich odporność, ich siłę, która pozwoli im przyjść do siebie po tym trudnym czasie. Wiemy, że jesteśmy regionem, który funkcjonuje w ramach Unii Europejskiej, a zatem będziemy też wspierać inicjatywy, które mają na przykład na celu wsparcie różnorodności, a także inne inicjatywy, które mają swoje źródła w politykach europejskich. Jednakże przedsiębiorczość nie może być tylko kwestią inicjatyw prywatnych. Musimy promować włączanie przedsiębiorczości jako ważnego elementu polityk publicznych. Musimy zachęcać władze lokalne do wspierania przedsiębiorców. Nic jednakże się nie sprawdzi, jeżeli nie zapewnimy wkładu obywateli, społeczeństwa obywatelskiego. W tej chwili już obywatele naszego regionu mogą decydować i mogą aktywnie wspierać tworzenie naszych lokalnych polityk. A więc w tym kontekście musimy też stworzyć plan komunikacji, które pozwoli na włączenie jeszcze silniejsze przedsiębiorców w te podejmowane przez nas działania. Chcemy także przełożyć te wszystkie idee, które wyglądają pięknie na papierze, w praktyczne działania. Zgadzamy się z tym, że jest to niezwykle ważne. Immanuel Kant powiedział, że wszyscy powinniśmy kierować się intuicją, ale także rzeczywistymi działaniami, a zatem musimy szukać bardzo konkretnego wymiaru i włączać przedsiębiorczość w kwestie opracowywanych polityk regionalnych. Obawiam się, drodzy Państwo, że mamy kłopoty z łącznością, ale to się zdarza. Bardzo dziękuję za wypowiedź. Mam nadzieję, że Pan Dyrektor jeszcze nas słyszy. Jeśli tak, to podziękowania i wyrazy uznania dla Państwa. Wykorzystam wątek, który się pojawił w tej wypowiedzi, bo była mowa o przedsiębiorczości, ale też właściwie o partnerstwie publiczno-prywatnym, a nasz kolejny gość jest ekspertem w tej dziedzinie. Pan Marcin Wawrzyniak, Śląski Fundusz Rozwoju. Radca prawny, adwokat, no i jak powiedziałem przed chwilą, ekspert w dziedzinie partnerstwa publiczno-prywatnego. Panie mecenasie, tyle wątków tutaj się pojawia w tych rozmowach, że moglibyśmy oczywiście kontynuować do późnej nocy te podsumowania, ale chyba teraz jest taki moment, żeby krótko powiedzieć o zagrożeniach, skutkach i szansach, jakie przyniosła pandemia, jakie przyniósł COVID. Paradoksalnie pewne procesy technologiczne, na przykład jak łączność z całym światem przyspieszył, ułatwił, prawda? Ale wyzwania, jakie stoją przed nami teraz, kiedy wychodzimy, to chyba ustaliliśmy już dzisiaj na kilku panelach stosunkowo łagodnie z tego kryzysu, więc pana proszę teraz o wyzwania w kontekście tej dziedziny, w której pan się specjalizuje. Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście w czasie wypowiedzi moich przedmówców padło kilkukrotnie, że z jednym z narzędzi wspierania przedsiębiorczości na poziomie regionalnym są instrumenty łączące finansowanie prywatne z potrzebami publicznymi w formie właśnie partnerstwa publiczno-prywatnego.
I to wciąż w Polsce pozostaje obszar, który zwłaszcza na poziomie regionalnym jest mocno niezagospodarowany. Wprawdzie są już wdrażane z sukcesem również na terenie województwa śląskiego instrumenty finansowe służące stymulowaniu rozwoju przedsiębiorczości. Właśnie takim instrumentem jest Śląski Fundusz Rozwoju, a właściwie narzędziem, który pośredniczy w realizacji instrumentów polegających zarówno na wejściu kapitałowym, poręczaniu kredytów, pożyczek zaciąganych przez małych i średnich przedsiębiorców, jak również udzielania różnego rodzaju gwarancji. Niemniej tym obszarem, który wciąż wymagałby większego nacisku, jest właśnie partnerstwo publiczno-prywatne. Zwłaszcza w dobie pandemii, w sytuacji niepewności gospodarczej, dla przedsiębiorców doskonałą perspektywą byłyby właśnie inwestycje realizowane we współpracy z sektorem publicznym, które cechują się po pierwsze długoterminowością, pewnością kontrahenta, który jest wiarygodnym, pewnym płatnikiem. Mam tu na myśli jednostki samorządu terytorialnego. A z kolei sposobem finansowania tego typu inwestycji mogłyby być właśnie środki takie jak te, którymi zarządza Śląski Fundusz Rozwoju, czyli środki pochodzące z instrumentów zwrotnych finansowanych z funduszy europejskich, które po ich wykorzystaniu na konkretne przedsięwzięcia wracają w formie spłaty pożyczek pod zarząd województwa. No i właśnie mają być wydatkowane ponownie na inwestycje stymulujące rozwój gospodarczy. I to, czego właśnie potrzeba w przedsięwzięciach PPP i to, co często jest czynnikiem decydującym o ich powodzeniu, to stabilne, długoterminowe i łatwo dostępne finansowanie. Niestety oferta banków komercyjnych wciąż jest bardzo ograniczona, jeżeli chodzi o finansowanie 10-20-letnie dla przedsięwzięć inwestycyjnych. Właściwie tylko kilka banków takie instrumenty oferuje. I tu właśnie jest ten obszar do zagospodarowania przez władze regionalne. Wykorzystanie środków zwrotnych, których właśnie przeznaczenie na poziomie polityki europejskiej jest takie, aby one służyły finansowaniu inwestycji często długoterminowych, rozwojowych na poziomie lokalnym, regionalnym, jest właśnie takie, żeby te środki były wykorzystywane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, czyli połączenie potrzeb podmiotów publicznych z obszaru województwa inwestycyjne w zakresie odpowiedniego know-how usługowego i właśnie tego instrumentu finansowania, jakim są środki zwrotne z funduszy europejskich. I tutaj myślę, że takim działaniem koniecznym do podjęcia jest po pierwsze uwzględnienie partnerstwa publiczno-prywatnego w strategiach regionalnych, zarówno w strategiach rozwoju województwa, jak również i w programach operacyjnych, bo PPP to jest doskonały lewar do realizacji projektów europejskich, właśnie projektów również finansowanych dotacją, gdzie właśnie partner prywatny jest dostarczycielem wkładu własnego, którego często brakuje jednostkom samorządu terytorialnego, które na przykład nie mogą się zadłużyć, bo odpowiednie przepisy limitują poziom zadłużenia, nie mogą się zadłużyć właśnie na wkład własny pod przedsięwzięcia europejskie i tutaj jest ta przestrzeń dla partnera prywatnego, który może wejść z finansowaniem albo własnym, albo oczywiście zewnętrznym właśnie z takich źródeł jak środki zwrotne pochodzące z budżetu UE, albo bezpośrednio w ramach programów operacyjnych, albo właśnie jako środki ponownie wykorzystywane tak jak przez Śląski Fundusz Rozwoju. I myślę, że to jest ten obszar jeszcze do zagospodarowania. Pandemia, właśnie ta sytuacja niepewności gospodarczej, brak stabilnego otoczenia prawnego, które cały czas się zmienia w reakcji na sytuację pandemiczną, właśnie myślę, że dla takich przedsięwzięć otwiera dużo przestrzeń i to jest zadanie, którym powinien się zająć zarówno region śląski, jak i inne regiony Polski i również te poprzednie wypowiedzi pokazują, że jest to obszar, którym zajmują się inne regiony w Unii Europejskiej. Bardzo panu dziękuję. Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Jan Kawulok. Panie przewodniczący, to właściwie klamra będzie tego spotkania, bo już powolutku kończymy, ale no, będę prosił pana o podsumowanie, czyli
czyli określenie roli władz lokalnych w pobudzaniu przedsiębiorczości, bo o niej ciągle tutaj mówimy. Jeszcze raz gratuluję wszystkim wyróżnionym. To podsumowanie będzie bardzo trudne, ponieważ te doświadczenia, które dała pandemia, są niestety jeszcze na etapie analiz. Ja tylko powiem takie wątki historyczne. Marzec zeszłego roku, z jednej strony, jak marszałek wspomniał, mamy służbę zdrowia samorządową w województwie śląskim i oczywiście te niepokojące informacje o coraz większych problemach z karetkami pogotowia, z miejscami w szpitalu, czyli powinniśmy ograniczać kontakty i z drugiej strony ta sfera przedsiębiorczości, gdzie znaczna część województwa śląskiego, cała część południowa Beskidy, część Żywiecczyzny, to jest turystyka, to jest gastronomia, to są konferencje i tu mówimy zaprzestańcie działalności gospodarczej, tak? Czyli jak gdyby dwa sprzeczne punkty, ponieważ no, tak zwany lockdown, którego wprowadzenie ogranicza przedsiębiorczość, ale z drugiej strony zapewnia bezpieczeństwo to medyczne pacjenta czy mieszkańca. I tutaj postanowiliśmy jak gdyby dwa strumienie pomocy finansowej. Jeden strumień do służby zdrowia kierowany, czyli sprzęt pierwszej pomocy, ale też i nowe karetki, nowe tomografy, ale też i dać pomoc przedsiębiorczą, głównie gwarantującą utrzymanie tego potencjału. Myśmy mieli proste jak gdyby zadanie, żeby te przedsiębiorstwa przetrwały, szczególnie te małe i średnie przedsiębiorstwa, ponieważ dla nich 2, 3, 4 miesiące bez dochodów zewnętrznych, z turystyki, z działalności gastronomicznej, no to był koniec. I właśnie te obszary dwa, które udało się zrobić. I tu faktycznie mój przedmówca wspomniał, że przedsiębiorczości nie można zostawić tylko osobom tym tego, że musi być ten element wspomagania. Myśmy ten element wdrożyli i teraz obserwujemy, jak gdyby, że to zaczyna się zwracać. My już mamy przychody podatkowe większe niż planowaliśmy jako samorząd. Czyli te pieniądze wydane wtedy w formie pomocy dzisiaj zaczynają do nas wracać w formie no już konkretnych dochodów finansowych, podatki, na które nam bardzo zależy. Oczywiście jedną rzecz, którą chciałbym powiedzieć, sprzeczne jak gdyby te nasze działania. Bardzo trudna rola samorządu. Z jednej strony pracownicy służby zdrowia proszą ograniczać tą działalność, żeby było mniej kontaktów, a przedsiębiorcy proszę uruchamiać. My dłużej nie wytrzymamy i my jako lokalni samorządowcy, parlamentarzyści lokalni mieliśmy problemy, w jaki sposób komunikować się ze społeczeństwem, żeby te dwie zupełnie sprzeczne racje pogodzić. Dzisiaj z perspektywy już ponad roku na pewno musimy wypracować nowy model komunikacji ze społeczeństwem. Bo te interesy jednak będą jakieś nie zawsze do końca spójne. Natomiast jako region oczywiście działamy wspólnie. I tu na pytanie pana redaktora, które było adresowane kilkakrotnie, czy pewne decyzje muszą być lokalne? Jak najbardziej. One już nawet były do tego stopnia, że były lokalne w ramach województwa, bo jeden powiat miał inne problemy przez 2 miesiące niż inny powiat, który wbrew pozorom leżał niedaleko od tego pierwszego. Także to muszą być działania, że tak powiem, lokalne, pewne strategie lokalne, ale oczywiście to wszystko powinno się przenosić na wypracowanie tego efektu końcowego, czyli dobrobyt naszych mieszkańców, ale też lepsza jakość życia wszystkich, którzy no, w tych regionach naszych się obracają. Jeszcze raz bardzo dziękuję oczywiście. Szkoda, że tutaj nie mogliśmy się spotkać w Katowicach, ale dziękujemy za ten udział. Bardzo się cieszę, że no, były te nagrody, że województwo śląskie jest właśnie wśród tej szóstki no, wspaniałych instytucji, które na pewno pokazują, jak rozwijać Europę. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Tak, szanowni państwo, przypomnę tylko, że jakby pretekstem, bodźcem do tej dzisiejszej dyskusji była nagroda Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022 i forum i to dzisiejsze spotkanie jest też pokłosiem nagrody, a nagrodę otrzymała tak naprawdę
strategia przygotowana przez Województwo Śląskie i proponuję Państwu, żebyśmy teraz obejrzeli krótki film obrazujący tę strategię. Te wyróżnienie, za ten tytuł w imieniu swoim i całego województwa bardzo dziękuję. To jednocześnie nagroda, ale też wielka nobilitacja do tego, żeby jeszcze ciężej pracować i żeby wszystkie założone idee, które udało nam się wprowadzić, zmaterializować. Drodzy Państwo, jeszcze w uzupełnieniu. Przypomnę, że w ramach strategii ERP Województwa Śląskiego w latach 2021-2022 podejmowane będą następujące działania. Działanie numer jeden, holistyczne działania skierowane na kryzys COVID-19. Działanie numer dwa, poprawa dostępu do finansowania w obszarze wysokich technologii i innowacji. Działanie numer trzy, przyciąganie inwestorów i wspieranie lokalnych przedsiębiorstw w zakresie eksportu. Działanie numer 4. Wspieranie procesu internacjonalizacji lokalnych przedsiębiorstw. Działanie numer 5. Budowanie partnerstwa międzysektorowego w ramach regionalnych inteligentnych specjalizacji. Działanie numer 6. Poprawa dostępu do wiedzy i wymiana najlepszych praktyk. Działanie numer 7. Budowanie spójnego systemu informacji dla przedsiębiorców. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu nagrodzonym. Gratuluję i proszę przyjąć nasze wyrazy uznania za to, co robicie. Dziękuję za ten dzisiejszy panel. Państwu, którzy byli z nami w łączności elektronicznej, panom i Państwu, którzy jeszcze z nami zostali, bardzo dziękuję. Pięknego popołudnia. Do zobaczenia.